50 na godzinę. Wartości miejskie, jedziemy 50. Co będzie się działo? Ile metrów hamowania awaryjnego? Nagłego. Uwaga! Pa! Kopię. Bardzo mocno. Sprzęgło hamulec razem. Około 10-11 metrów hamowania. Ale jak będzie wyglądać na nawierzchni śliskiej to samo hamowanie awaryjne, to zaraz zobaczymy. Nie wiemy, po czym jeździmy. Będzie uczyć nas pokory. 50 na godzinę, tylko wartości miejskie w dzień. Jedziemy, ale nawierzchnia, tak jak mówiłem, się zmieniła. Nie wiemy, co mamy pod spodem. Jest kawałek śniegu, ale także jest prawdopodobnie lód pod spodem. Uwaga, 50 na godzinę. Hamowania awaryjne, sprzęgło hamulec, trzymam, cisnę, aż do pełnego zatrzymania. Poziom 40-42 metrów. I to jest ta odpowiedź. Pamiętajcie, noga z gazu, wolniej. Nie wiemy, po czym jeździmy.